Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami 4 Łap. Dzisiaj zapraszam Was na zdecydowanie największy unboxing na naszym kanale, ponieważ otworzymy aż 3 duże paczki. W ogóle ciężko mi było je powyjmować z paczkomatu, bo szczególnie, że wszystkie były na samej górze, ale jakoś dałam radę. I zamówiłam suchą karmę, mokrą karmę, różne takie smaczki, coś właśnie też dla królika, chomika, także zapowiada się dłuższy filmik. No i myślę, że bez zbędnego gadania mogę przejść do otwierania. Możemy zacząć od tej paczki. Już w sumie widzicie mniej więcej, co w niej jest. I ta paczka została zamówiona na Allegro. Już nie pamiętam, u jakiego sprzedawcy. Chyba przydziurawiłam worek. Ale to nic, bo i tak przesypuję karmę do wiadra. I ja się biorę za otwieranie. Pierwszą rzeczą z tej karmy jest 9 kg karmy Wiejska Zagroda. I to jest w sumie główny powód tego zamówienia, właśnie nasza stała karma. Właściwie to jest stała karma Lady, bo Luna teraz je karmę Raw Paleo. No przeważnie je mokrą, ale suchą właśnie Raw Paleo teraz. A Lady je codziennie na śniadanie i kolację karmę z Wiejskiej Zagrody, a na obiadki mokrą. I takie 9 kg wystarczy nam na 3 miesiące dla Lejduśki. I my już z tej karmy, już to jest chyba nasz trzeci bądź czwarty worek, więc no już spory okres czasu nam służy ta karma. I naprawdę polecamy Wam ją serdecznie. Lady bardzo smakuje i ma fajny skład, zaraz Wam pokażę. Na tyle worka mamy tutaj skład, trochę się światło odbija, ale mam nadzieję, że możecie sobie przeczytać. No i dla nas jest to zdecydowanie najlepsza karma dla Lady. I też cenowo wychodzi fajnie, bo za kilogram tutaj wychodzi coś ponad 16 zł. Właśnie kupując w takim dużym worku. Także dla nas opłacalne. Kupując duże worki karm na Allegro, można trafić na bardzo fajne takie zestawy, że jakby macie od razu jakby zapowiedziany gratis do tej karmy, który wchodzi w taki zestaw. I ja sobie wybrałam akurat, tutaj było chyba najwięcej prezentów, bo u innych sprzedawców była na przykład jedna puszka albo jedne smaczki, a tutaj sobie wzięłam taki zestaw, gdzie mamy dwie puszki po 400 gramów. Jedna jest z Wiejskiej Zagrody, druga jest z Doliny Noteci Rafi. To jest ta trochę gorsza seria, no ale była za darmo. Jak coś, to można nawet do schroniska zawieźć. Myślę, że na przykład te smaczki też oddam do schroniska, bo ja psiakom nie podaję tego typu smaczków, bo jednak one mają średni skład, a na ząbki się fajnie sprawdzają naturalne gryzaki. No i też można myć psiakom ząbki zamiast tego. No tutaj mamy zboża jednak, więc no niby jest to też mięso i te produkty zwierzęce, ale i tak myślę, że to przekażę do schroniska. I oprócz tego są jeszcze kości z Alpha Spirit. Tutaj mamy taką jedną większą kość. Jest to hiszpańska mała noga szynkowa. I mamy tutaj jeszcze cztery hiszpańskie kości strzałkowe z szynką, również z Alpha Spirit. I my obie już mieliśmy. I tak samo z tymi puszkami. Tak kiedyś tam mieliśmy i te też mieliśmy. Więc myślę, że fajna taka opcja, że można sobie też dostać do karmy gratisy, a takie karmy, które były bez gratisów, były w tej samej cenie, także według mnie warto jednak poszperać i znaleźć takie korzystniejsze oferty. Jak już zaczęliśmy paczką dla piesków, to teraz kolejna paczka właśnie dla dziewczyn, tym razem z Oplusa. Pierwszą rzeczą w paczce są smaczki firmy Dokaz. To jest kot, ale nadają się one też patrząc na skład dla psaków. My już je kiedyś mieliśmy, zamówiłam je ponownie, ponieważ psiakom smakowały, a one kosztują niecałe 7 zł. Także według mnie się opłaca i one mają 70 gramów. Można je też z łatwością pokroić na mniejsze, nawet na 3 części i wtedy naprawdę bardzo dużo ich wyjdzie, choćby nawet do treningów.
I mamy jeszcze takie trzy zgrzewki po 6 400-gramowych puszek z firmy Animonda Gran Carno. Kupiłam je w takich pakietach właśnie po 6 sztuk i mam dwa takie same pakiety i jeden inny. Już tutaj gdzieś patrzę za nożyczkami i sobie zobaczymy te smaki. To jest nasza stała karma też już od jakiegoś dłuższego czasu i po prostu raz na półtora miesiąca zamawiam taką paczkę, żeby sobie uzupełnić stan tych puszeczek. No i tutaj mamy wołowina plus jagnięcina. Tutaj czysta wołowina. Wołowina plus serca. Wołowina plus jeleń z jabłkiem. Wołowina plus kurczak oraz wołowina plus łosoś ze szpinakiem. To jest zdecydowanie nasz faworyt. Mamy jeszcze dwie ulotki. Mamy jeszcze ten drugi zestaw smakowy i tutaj jest koktajl wielomięsny. Wołowina plus indyk. Wołowina ze żwaczem. Wołowina plus kacze z serca. Wołowina plus dziczyzna oraz wołowina z kaczką. I tak się wszystkie puszki prezentują. No i mamy jeszcze tutaj te smaczki z dokaz i to już jest całe zamówienie z Zooplusa. Została nam już ostatnia, równie duża paczka, ale jednak o wiele lżejsza. I ona jest również z Allegro, tak jak ta pierwsza, od sprzedawcy Tarizo. Ja już sobie otworzyłam paczkę, ale wezmę ją sobie na bok, żeby było bardzo dobrze widać. Pierwszą rzeczą jest granulat firmy Versellaga Kuni Adult Complete. Jest to podstawowy granulat mojego królika. No nam taki granulat starcza, myślę, że tak na 2-3 miesiące, ponieważ mój królik raczej je ziółka, a granulat tylko raz dziennie, ileś tam, może kilkanaście takich granulek mu dam. I to jest właśnie półkilogramowy. I nam się on super sprawdza. I też już jest to nasz następny worek, może czwarty. Pierwszy kupiłam pół roku temu, no ponad nawet, w czerwcu kupiłam pierwszy. No więc, no kilka miesięcy temu. I nam się świetnie sprawdza. Kupiłam jeszcze ziółka, tym razem trzy opakowania. One są wszystkie z firmy Tivo. Tutaj mamy ziele topinamburu. Tivo to jest ogólnie nasza ulubiona firma, jeżeli chodzi o ziółka, ponieważ mają wielkie paczki, a w cenie takich paczek, co są mniejsze z innych firm i mają bardziej pokruszone kawałki. A tutaj mamy tylko sieczkę czasami z tyłu, ale jest jej naprawdę niewiele, a kawałki z przodu są bardzo fajne. I właśnie tam to było ziele topinamburu. Tutaj mamy jeżówkę, również piękne kawałki. I ostatnim ziółkiem jest babka lancetowata. To jest ogólnie ulubione zioło mojego królika. I też mamy bardzo ładne kawałki. Dostaliśmy też dwie naklejki. Jedną z tego sklepu Tarizo, a drugą z sklepu Sushu. I właśnie z firmy Sushu kupiłam taki zestaw prezentowy. I myślałam, że on będzie dwa razy mniejszy, a się okazało, że jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Porównywalny w sumie do tego worka z karmą z wiejskiej zagrody. Ale tutaj Wam dam na przykład porównanie do tych ziółek. One są i tak już duże, jak na ziółka dla królika. To jest właśnie takie wielkie. Ale nie pokażę Wam, co jest w środku. Sama też nie będę podglądała, ponieważ jest to prezent dla Franka i Okruszka. Z okazji Wielkanocy, więc na Wielkanoc dopiero dostaną. Ale tutaj możemy się przyjrzeć pakowaniu. Bardzo ładna w ogóle grafika na tej naklejce. Tutaj jest też związany wstążeczką. Mamy lekki podgląd do środka, ale widać tylko sianko. A tam mamy jeszcze inne prezenty. Szczerze mówiąc, to tam nie patrzyłam, co dokładniej tam możemy znaleźć, więc ja też będę miała niespodziankę. Sianko łąkowe z niespodzianką. No i po prostu tutaj mamy sianko i jakieś różne niespodzianki z firmy Sushu. Także myślę, że bardzo ciekawy prezent, a taki prezencik kosztował tylko 30 zł. Więc jak dla mnie super, no bo nie musicie nic innego zamawiać, tylko kupicie królikowi taki prezent, czy tam śwince morskiej. No i macie po prostu prezent z głowy i jeszcze niespodzianka dla Was, także jak dla mnie świetnie. Tutaj starałam się umieścić wszystko w jednym kadrze.
I dlatego zamówiłam tego tak dużo, ponieważ ja takie paczki zamawiam raz na jakiś czas, nie tam na przykład co 2 tygodnie czy co miesiąc. Tylko właśnie mokre karmy zamawiamy co 1,5 miesiąca, suchą karmę zamawiamy co 3 miesiące. Dla królika ziółka też tak co 2-3 miesiące zamawiam. I tak samo granulat. Tutaj smaczki przy każdym zamówieniu raczej jakieś się znajdą, ale ja ogólnie jestem bardzo zadowolona. No i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to będę wdzięczna za łapki w górę. No i do zobaczenia w następnych filmach.